Antoni Kołodziejczuk, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa, a w studiu telewizji kablowej Zamość Panów Prezydentów. Otóż Marcin Zamojski, prezydent miasta. Witam Panie Prezydencie. Tomasz Kossowski, wiceprezydent miasta. Dzień dobry, witam. Zamościa oczywiście, proszę Państwa. No bo jesteśmy w Zamościu. Drodzy Państwo, Panie Prezydencie, rok 2012 kończy się powoli. Starym zwyczajem spróbujmy podsumować, to do Pana oczywiście prośba, jak Pan w Pana perspektywie ten rok przebiegł, w perspektywie zarządcy, tak się mówi potocznie w tej chwili, jest to bardzo modne sformułowanie, włodarza naszego miasta. Tak się mówi generalnie o samorządowcach, włodarze. Nadużywa się pewnie tego słowa, więc więcej go nie będziemy tak, wypowiadać w dzisiejszym programie. Włodarz to chyba ma więcej uprawnień niż prezydent, ale nie o to się będziemy sprzeczać. Ja myślę, że był to dobry rok dla Zamościa, bo udało nam się część tej wielkiej inwestycji pomnik historii zrealizować. Trzy czwarte fortyfikacji tych XIX-wiecznych jest zrobionych, park, etc. Nowe miasto, no to są te rzeczy, rynek Nowego Miasta, który był przecież zapomniany trochę, jak niektórzy mówili, a to po prostu kolejność, która nakazywała najpierw skończyć jedno, zaczynamy drugie, trzecie. To jest pewny cykl taki, no bo nie można naraz za wysoko nogi podnieść, żeby się nie przewrócić. Poza tym no, istnieje taka opinia, że tak są faceci generalnie poukładani, że oni nie mają podzielnej uwagi. Kończą jedno, rozpoczynają drugie. A kobieta może wiele wątków jednocześnie, prawda, prowadzić. Ja bym tutaj nie rozgraniczał na kobiety, mężczyźni, bo wiem, że niektóre kobiety są wspaniałe i potrafią to bardzo dobrze dzielić. Ja tylko twierdzę, że spotkałem się z taką opinią. No to zostawmy tę opinię, może to była jeszcze z poprzedniego wieku. Ja dzisiaj uważam, że tyle kobiet jest znakomitych w biznesie, się sprawdza i są niezmiernie skrupulatne i konsekwentne w swoim działaniu. To bym podkreślił kobiety, że tutaj, proszę zobaczyć, mamy panią skarbnik, która tyle lat już rządzi naszymi finansami i jak dotąd sukcesem to robi, bo nie mamy żadnych problemów, że gdzieś nie starcza pieniędzy z dnia na dzień na jakieś problemy. Także tutaj bym nie podzielał, że jest jakaś różnica. A jednak działa wielowątkowo. A my mężczyźni kończymy jeden etap i rozpoczynamy drugi. Tak to nie, to ja bym tak nie powiedział, bo myśmy jednak w trakcie rozpoczynali już następne projekty. Także nie. Projekt fortyfikacji miasta nie są zakończone jeszcze. Więc to nie jest tak całkiem. My jesteśmy w kilku miejscach naraz i działamy na przykład, chociażby patrząc się na nasze lotnisko, to jest też inwestycja za parę lat, a już ją zaczynamy. A ona dopiero efekt będzie, powiedzmy, za jakieś 3 lata tego lotniska. Już ją dzisiaj zaczynamy. Już staramy się, myślimy o tym, żeby jednak to lotnisko stworzyć, żeby ten pas startowy był twardy, pas startowy, gdzie obok będą mogły powstawać te przedsiębiorstwa, które mamy nadzieję, że one tutaj przyjdą i będą przy lotnisku realizować budowę samolotów. To jest ta przyszłość, o której myślimy. To jest za 2, za 3 lata, za 4. To nie tak, że my coś skończymy i dopiero myślimy. Nie. Panie Prezydencie, to będzie ten twardy pas i to przedsiębiorstwo przy lotnisku? Ja mam nadzieję, że jest zgoda trzech samorządów. Wysyłamy pismo, pan starosta wysyła pismo do pani wojewody z prośbą o wnioskiem o przekazanie. I powołujemy spółkę. W przyszłym tygodniu, we wtorek, mamy pierwsze spotkanie zespołu, który opracowuje statut spółki. Także to wszystko posuwa się. Mam nadzieję, że ta decyzja, która w Lublinie zapadnie, będzie dla nas pozytywna. Fundusze i inwestycje. Zwracam się do Tomasza Kossowskiego. To Pana specjalność. To znaczy, tak jak Pan Prezydent powiedział, no mamy dwie duże inwestycje w toku w tej chwili ze względów na odkrywki, które były, archeologię, zmiany konstrukcyjne. Inwestycje są przedłużone do 2013 roku, do końca jedna z nich. I druga do kwietnia 2014. Mamy już zgodę obu ministerstw. To są te główne inwestycje, które są najbardziej, że tak powiem,
obłożone finansowo, tak? Czyli dosyć dużo pieniędzy pozyskujemy, ale również z budżetu miasta spore pieniądze są wydatkowane. Trzeba powiedzieć, że na przykład na ten pomnik historii, bo na tablicach jest informacja, że to jest stosunek 60:40, to w tym roku udało nam się pozyskać dodatkowe środki i ten stosunek zmienił się na blisko 80% z zewnątrz do 20% wkładu własnego miasta, czyli to jest duży sukces. Były to pieniądze z rezerwy uruchomione z ministerstwa, półtorej roku o te pieniądze walczyliśmy, w tym roku udało się je pozyskać. Jest to naprawdę coś dużego. No a kolejne inwestycje to te, które są jeszcze w ramach drugiego okresu programowego, czyli tego RPO lubelskiego, ale te inwestycje będziemy zaczynać w 2013 roku i to prawdopodobnie pod koniec z racji tego, że niestety, ale na 28 projektów, które do tej pory miasto zrealizowało na łączną kwotę blisko 100 milionów euro, już wkładu własnego jako tako nie mamy, czy też ciężko nam go pozyskać, a jak pan prezydent mówił, nie zamierzamy zadłużać miasta, więc no, trzeba mierzyć siły na zamiary. No tak, tak. A w przyszłym roku będziemy mogli pozyskać ten wkład własny? Tak. My byśmy mogli go w przyszłym roku i w tym roku pozyskać, bo zdolność finansowa miasta jest jeszcze 30% blisko, możemy jeszcze skredytować się do tej granicy 60%. My mamy dzisiaj około 30 tylko. Mhm. Tylko każdy kredyt kosztuje. I to jest zobowiązanie na lata następne. Nie sztuka jest zadłużyć i później tylko spłacać i nie mieć na inwestycje i na żadną inną działalność. To nie jest sztuka wydać pieniądze. Sztuka tak je wydawać, żeby można było co roku te pieniądze dalej prowadzić inwestycje. Ja mówię, dzisiaj byśmy mogli wziąć następny kredyt wielki, doprowadzić miasto do zadłużenia do 60%, i pieczątki, ale spłaty tego kredytu, tych kredytów, które były wzięte, powodowały, że w latach następnych byśmy nie robili żadnych inwestycji, tylko spłacali, żyli i spłacali zobowiązania. Bo dochód, ten czysty, wolny pieniądz byłby równy temu, co mamy spłacać. Drodzy panowie, czy znane już są, a wiem, że są znane, stawki opłaty tak zwanej śmieciowej? Ponieważ od lipca przyszłego roku ustawodawca wprowadził nowe zasady, według których gmina jest odpowiedzialna za zarządzanie gospodarką która dotyczy odpadów. Dotyczy to również Zamościa. Jest właścicielem śmieci. O, to jest cała różnica. My jesteśmy właścicielami śmieci, które każdy obywatel wytworzy. Miasto. Tak jest. I to, co on wystawi za drzwi... Jednocześnie jest odpowiedzialne za gospodarowanie. Tak, to, co on wystawi za drzwi, to już staje się naszą własnością i naszym obowiązkiem za tych drzwi zabrać, przetworzyć, podzielić, segregować, utylizować i zlikwidować. I to spadło teraz na miasto. Głównym celem to było właśnie to, żeby nie były śmieci niczyje. Czyli ktoś podrzucił komuś, ktoś wyrzucił do lasu, ktoś wyniósł, postawił obok. To, co było wielokrotnie u nas zgłaszane, że przywożą z tego osiedla, oczywiście na tamte osiedle przywożą. Może się ktoś zdarzyło, ale generalnie, no kto by woził śmiecie z jednego osiedla na drugie i tam podrzucał komuś. Może się tak zdarzyło, ale to raczej Podobno się zdarzało. Ale dzięki temu... Dlatego na 6 spustów zamykano śmietniki na osiedlach i 3 komplety kluczy należało nosić w specjalnym pojemniku na klucze do śmietnika. Dzięki temu teraz to nie będzie, bo automatycznie wszystkie śmiecie są własnością miasta. I obojętnie, gdzie pan je wystawi, to my je musimy zabrać. Niestety, a jeżeli je wystawię, to muszę za to zapłacić. O! I tutaj z dyrektorem Romanem Kozakiem, z prezesem Josikiem rozważaliśmy, jakie są możliwości obliczania tej opłaty za wystawianie tych śmieci. Jest taki algorytm, jeden, drugi, trzeci, na podstawie zużytej wody, na podstawie zameldowanych, niezameldowanych, zamieszkałych, od mieszkańca, od metrażu. I Zamość przyjął, już radni przyjęli w tej chwili. Od mieszkańca. I każdy, kto w danym mieszkaniu będzie składał oświadczenie, właściciel mieszkania składa oświadczenie, ile osób mieszka. I od każdego mieszkańca jest 11,80 zł opłata miesięczna. A dyrektor Roman Kozak będzie wyjaśniał, czy to jest drożej, czy taniej niż było. Bo nie będziemy już o takie detale tutaj panu prezydentowi. Nie, jest to trochę drożej niż było dotąd, ale my
Dzięki temu musimy tak postawić wszędzie możliwość, żeby każdy mieszkaniec miał możliwość segregowania śmieci. Więc w każdym miejscu, gdzie jest dotąd stał jeden kontener, będą musiały stać trzy kontenery, żeby dać mieszkańcom możliwość, żeby rozdzielali i segregowali odpady. No bo to jest główny pomysł tego całego, żeby zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej my musimy do tego doprowadzić, żeby 99% śmieci w Polsce było segregowanych. Dzisiaj jest to na poziomie w całej Polsce myślę, że może 20% czy 15% nawet. No i ten czynnik edukacyjny jest tutaj również bardzo istotny. Obserwując to, co się dzieje w Zamościu, śmiem twierdzić, że wiele się poprawiło. Jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, ale autentycznie widoczne są przykłady segregacji odpadów. Przejdźmy na moment od odpadów, kończąc ten wątek. My jako prawdziwi mężczyźni kończymy wątek ze śmieciami. Mówiąc krótko. Przechodzimy do kolei, bo o to też pytają, czy będzie się rozwijać, czy będzie się kurczyć. To, co w tej chwili tu jeździ po szynach przez nasze miasto i gdzie będą te przystanki, bo też wiele wątków dotyczy tutaj tego zagadnienia i przystanku Starówka i różni to podnoszą. No i ja uważam, że takim się dzisiaj najprostszym ruchem, co powinno chyba PKP zrobić, to jest nie budować następnego przystanku, chociaż on może będzie wygodny dla mieszkańców, ale otworzyć ten jeden, który jest na dworcu, żeby ludzie, którzy przyjdą na pociąg teraz w zimie jeszcze szczególnie, mogli tam wejść. Nie budujmy następnego, tylko zacznijmy od tego, żeby chociaż jedno miejsce było takie, gdzie mieszkaniec będzie mógł chwilę przed tym i pociąg się spóźnić, on przyjdzie trochę wcześniej, by autobus go podbił, żeby tam w pomieszczeniu być, w którym nie będzie wiał, nie będzie mróz. No a tego nie możemy się jednego doprosić. PKP ma wspaniałe wizje, no ja się bardzo cieszę, no. Tylko zróbmy jeden krok, a nie róbmy takiego szerokiego kroku, gdzie można nagle stracić równowagę. Nie mówię, że się rozjechać, ale... No PKP ma taką wizję, którą nazywa w śmieszny sposób optymalizacją, co polega na tym, że to, co niewygodne, niedochodowe, przekazać samorządom. Co no my na jest, to? To jest właśnie ten element, który jest bardzo drażliwy. Oczywiście przekazanie za złotówkę symboliczną wchodzi w grę i to już było niejednokrotnie podkreślane. Kupno majątku Skarbu Państwa przez samorząd to w naszej ocenie jest raczej takie absurdalne troszeczkę. Ale jeszcze wrócę do tego tematu, bo tu się wielokrotnie rozbija o kolej. Ja przypomnę jeszcze raz temat, który był w 2006 roku bardzo głośny. Było kilka spotkań zarówno z panią wojewodą ówczesnym, z wojewodą ówczesnym, jak również z parlamentarzystami, gdzie był podnoszony temat budowy korytarza Intermare. Ten korytarz, zobaczycie państwo, pan redaktor, mniej więcej za 2-3 lata, będzie bardzo modny w Komisji Europejskiej i będą wszyscy o tym mówić. Myśmy składali takie dokumenty, aby ze środków unijnych w ramach drugiego okresu programowego, zaznaczam, to jest 2006 rok, a drugi okres programowy wychodzi 7-13, jeszcze wobec nim jesteśmy, składaliśmy, aby wszystkie środki możliwe z województwa, ze wsparcia oczywiście środków unijnych, odbudować korytarz Intermare, czyli tak naprawdę połączyć Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Oczywiście na odcinku województwa naszego, prawda, bo dalej nie sięgamy. To musiał być już krajowy projekt, który był oceniany przez Komisję Europejską. Tutaj pan prezydent szczegóły tego projektu zna, jaka była konsekwencja, dlaczego nie wyszło, aczkolwiek na pewno ten temat wróci z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Ja niedawno byłem na spotkaniu z osobami, które pracują w Komisji i dzisiaj jak się wybiera łączność, czy też kanały komunikacyjne, to jest taka kolejność. Jakie plany na rok przyszły? Trudny to będzie rok? No na pewno. Prognozują, że trudniejszy niż obecny. Tak. Ja może bym tak czarno nie widział. Ja zawsze uważam, że nie można poddawać się tej takiej presji trochę, która jest, że jest kryzys, że wszystko będzie gorzej, że wszystko będzie źle. Ten rok też miał być taki. Przecież pan minister finansów nam zaraz skorygował po uchwaleniu budżetu, skorygował o dochody o prawie 2 miliony mniejsze, że będzie przekazane. Okazało się, że wyszły takie, jak zakładane były wcześniej. Czyli nie było tak źle. Z prognozy Narodowego Banku Polskiego, jeżeli chodzi o lubelskie województwo, to nie ma spadku produkcji. Czy są jeszcze wolne zasoby strefy ekonomicznej, podstrefy ekonomicznej? Tak, są jeszcze wolne. Jedna firma, ta, która istnieje, to już mówiłem na wcześniejszym tutaj spotkaniu, wywiadzie. Druga firma w tej chwili buduje zakład przy ulicy, przy naszej obwodnicy i dwie firmy są na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowę, prawda? Czyli te administracyjne wszystkie funkcje. To są te cztery podmioty, które w 2013 roku powinny już funkcjonować w strefie. Zostanie jeszcze około połowy, nawet 60% terenów do wykorzystania i te tereny również są jako oferta miasta inwestycyjna dla przedsiębiorców. Czego u progu zbliżających się świąt, panie prezydencie, można życzyć widzom telewizji kablowej Zamość oraz na ten przyszły rok, który, jak pan tutaj zapewnia, może nie być wcale taki zły? Ja bym właśnie życzył optymizmu. Życzył optymizmu takiego, który jest nam potrzebny w każdym działaniu, w codziennym, kiedy rano wstajemy, kiedy zaczynamy pracę, to życzyłbym właśnie optymizmu i takiego uśmiechnięcia się, że życie jest dobre, że w sumie naprawdę życie się koło nas zmienia na lepsze. I patrzmy, zobaczmy te cechy pozytywne, które się dzieją. Nie mówmy, że czasami sławetny dowcip Smolenia, kiedy mówił, że no nie ma jednego, jedno koło ma zepsute. A on mówi, dlaczego mówisz, że masz jedno koło zepsute? Masz trzy dobre. I to jest optymizm. Więc my cieszmy się tymi, że mamy trzy dobre koła, a tylko jedno jest nawalone i w sumie cały czas jedziemy do przodu. Więc może to jest takie śmieszne, jak jeżeli przywołałem tego Smolenia, że to była ta sukces, taka propaganda sukcesu PRL-u, ale my naprawdę, popatrzmy się, ile się udało nam zrobić w mieście, nam wszystkim udało się zrobić w mieście, że naprawdę się żyje nam coraz wygodniej, coraz lepiej, wystarczy wsiąść do naszych autobusów, zobaczyć, jakie mamy wspaniałe autobusy, przesiąść się z samochodów do autobusów, zacząć jeździć autobusami, będzie mniej korków na skrzyżowaniach, będzie mniejsze zużycie naszych jezdni. Mamy coraz bardziej sympatycznych kontrolerów, to się wszystko zmienia na lepsze. O, no i mamy. Dziękuję za przybycie do studia, Państwu dziękuję za uwagę, proszę o opinię. Ja chcę tylko wspomnieć, że wszystkie Państwa opinie przekazujemy tutaj, może nie bezpośrednio panu prezydentowi Marcinowi Zamojskiemu, ale przez pana wiceprezydenta Tomasza Kosowskiego i autentycznie brane są one pod uwagę, czego ja w sposób namacalny doświadczam. Kwestie dotyczące rozwiązania obwodnicy hetmańskiej zostały zastosowane, mimo że miasto kosztowało to wiele nakładów i środków, czyli pieniędzy również, to te argumenty państwa przekazywane między innymi tutaj, podnoszone były także na sesji Rady Miasta, zostały wzięte pod uwagę, więc warto do nas telefonować, warto do nas pisać, my te uwagi przekazujemy. Adres mailowy zdk@poczta.fm, telefon do telewizji kablowej Zamość 530 33 40, a na stronie internetowej można oglądać nas pod adresem tvkzamost.pl. Do zobaczenia.